Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 18 dzień kwietnia 2023 roku. Serdecznie Was pozdrawiam z Mikołowskiego Syjonu, a czynię to biblijnym hasłem, jakie nam dzisiaj towarzyszy. Jest ono zapisane w drugim liście świętego apostoła Pawła do Tymoteusza w rozdziale 1, wierszu 7, gdzie tak jest napisane. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Drodzy, cała ta perykopa, z której wyjęty jest ten siódmy werset, nosi taki tytuł: napomnienie do gorliwości i wytrwania w wierze. Ja wiem, że nikt z nas nie chce być napominany. Nikt z nas nie lubi, jak zwraca mu się uwagę. Niemniej jednak myślę, że warto w kontekście rozważanego słowa odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, jak mocną bądź słabą jest moja wiara. Na jakim buduję fundamencie? Czy na skale? Czy na piasku? Czy doświadczenia życiowe, z którymi się mierzymy, czasami nie powodują, że zaczynamy wątpić, że nogi naszej wiary mdleją, a ręce opadają? Myślę, że w kontekście rozważanego słowa możemy sobie odpowiedzieć być może na wiele nurtujących nas pytań, od których do tej pory być może uciekaliśmy. Ale spójrzmy na apostoła Pawła, autora tego tekstu. Kochani, apostoł Paweł z sentymentem wspomina chwile, jakie spędził wraz z Tymoteuszem. Nie tylko na wspólnych rozmowach, ale także na wspólnej modlitwie, którą przeżywali nie tylko we dwójkę, ale także z mamą Tymoteusza, z babcią Tymoteusza, które były bardzo wierzącymi osobami, wśród których Tymoteusz dorastał i przenikał ich głęboką wiarą. Ale to oczywiście dzięki misyjnemu zaangażowaniu Pawła połączył ich Chrystus. Do Niego należeli i Jego wyznawali jako swojego Pana i swojego nauczyciela. Ale jak wiemy, żyli w niełatwych czasach. Apostoł Paweł nie pisał tych słów w wygodnym fotelu, ale siedział w więzieniu za wiarę w Chrystusa. A za panowania cesarza Domicjana przyszło wielkie zagrożenie dla chrześcijan. Groziła im śmierć, podobnie jak wielu innym młodym społecznościom chrześcijańskim. Ich swobodę wyznawania, jaką do tej pory w miarę się cieszyli mieszkańcy całego Imperium Rzymskiego, zastąpiły prześladowania. I apostoł Paweł czuje, że idzie wielkie zagrożenie, że zbierają się ciemne chmury i dlatego właśnie kieruje te słowa do Tymoteusza. I co się dzieje? Bóg tchnął w serca Pawła, w serce Tymoteusza i wielu innych ducha odwagi, ducha mocy. A ten duch odwagi nie pochodzi od nas. Ten duch jest czymś więcej, jest ponad to. Ten duch to odwaga, by trwać, by kontynuować, by rozwijać, wiele znosić, cierpieć, a nawet umierać. Ten duch to zwycięska moc niedogaszonego płomienia żywego ognia. To miłość Boża. I ze względu na tę miłość posłał Bóg swojego umiłowanego Syna tu na świat, aby świat zbawił. Ta Boża miłość przeciwstawia się i zwycięża nienawiść świata. I ta miłość ciągle się pali. Ta miłość widzi grzech i biedę, ale też ta miłość szuka i zbawia. Wiara i miłość kształtują u ludzi czysty umysł i zrównoważone postępowanie. I kochani, my jako ludzie potrzebujemy takiej harmonii w nas samych, w zasadzie zawsze, w każdym czasie, ale najbardziej potrzebujemy je w czasie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Abyśmy wytrwali w wierze, wytrwali przy Chrystusie. Dlatego trudzimy się i walczymy. Dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
Tak pisze apostoł Paweł do tego samego Tymoteusza w pierwszym liście. Drodzy, warto podjąć trud, aby dojść do zwycięstwa. Chciałbym dzisiaj zakończyć słowami modlitwy Jana Husa, którą także znajdujemy na dzień dzisiejszy. Chcielibyśmy się więc teraz razem pomodlić. Litościwy Panie Jezu Chryste, przyciągnij nas do siebie, albowiem jeśli Ty nie poprowadzisz, nie możemy za Tobą podążać. Daj nam silnego i ochoczego ducha, serce nieustraszone, mimo wszelkich przeciwności, aby wierzyć i czynić to, co właściwe. Udziel nam niezłomnej nadziei, abyśmy przez wzgląd na Ciebie wiele mogli znieść. Amen.